Kampanie z udziałem sportowców przynoszą zwiększenie sprzedaży produktów i usług nawet o 30% rok do roku. Mam te dane, bo też badaliśmy, jak wpływają kampanie ze sportowcami dla naszych klientów, dla klientów mojej agencji, i wychodziło nam za każdym razem, że jest to wzrost minimum 30% dzięki temu, że za wizerunek sportowca płaci się raz. Oczywiście trzeba do tego dobudować całą kampanię, więc są to dodatkowe koszty, ale wizerunek sportowca powoduje, że kampania jest bardziej wiarygodna. A wiarygodność jest coraz trudniej kupić na rynku, dlatego, bo codziennie jesteśmy zalewani wielką liczbą informacji. W każdej minucie ludzie wysyłają ponad 700 milionów maili na całym świecie i dają ponad 700 tysięcy zapytań do Google'a. Czyli przez każde 60 sekund, które ja teraz mówię, mamy 700 tysięcy zapytań do wyszukiwarki od całego świata. Jest tak duży chaos informacyjny, że ludzie nie wiedzą już, co jest wiarygodne, co trzeba kupować, a co nie. I wtedy gwiazdy, które korzystając z danych produktów uwiarygadniają je, mają tę funkcję wyróżnij się, wyróżnij swoją kampanię. A to ma wielkie znaczenie dla sprzedaży produktów i usług. Sportowcy powinni promować produkty, które przystoją sportowcom. To znaczy nie wyobrażam sobie reklamy sportowca z piwem, wódką. Bardzo kontrowersyjne są też reklamy z udziałem sportowców dla zakładów bukmacherskich. Jest tylko kilka takich przykładów na świecie, kiedy sportowiec zdecydował się na współpracę z zakładami bukmacherskimi. Czynny sportowiec lub kończący właśnie karierę. Na pewno warto, żeby sportowcy promowali zdrowy tryb życia, żeby wykorzystując ich wizerunek, który jest nieodłącznie związany ze zdrowiem, z dietą, z siłownią, z tym, że po prostu zdrowo żyją, zdrowo wyglądają, osiągają dzięki temu sukcesy. Sportowcy powinni brać udział w kampaniach dla zdrowia, tak żeby to budowało wizerunek sportowca, który dba o swoje zdrowie i któremu zależy też na zdrowiu Polaków. Bo dzięki temu Polacy mogą być zdrowsi, Polacy mogą wybierać lepsze produkty, czyli mam tu na myśli produkty spożywcze, dietetyczne, izotoniki, nawet te zdrowe energetyki, które też są coraz częściej wprowadzane na rynek. A poza tym oczywiście aktywność fizyczna, czyli produkty na siłownię, produkty biegowe, produkty związane z odzieżą sportową. Tu mamy przecież kilka bardzo dużych marek sportswearowych, które robią kampanie nie tylko pod daną dyscyplinę, ale też ogólne kampanie. Siłownia, bieganie, mamy za chwilę wiosnę, będą kampanie związane z runningiem. Bardzo dobrze, żeby sportowcy promowali bieganie, fitness, siłownię, tak żeby skorzystali na tym Polacy.